staramy się, żeby ta noc była bardzo atrakcyjna i wszyscy, którzy odwiedzają ratusz, też mogli zobaczyć coś ciekawego. Na pewno będzie wystawa dotycząca morskiego lotnictwa, które było kiedyś w Pucku. Bardzo ciekawa wystawa, ale i będzie też wystawa związana z morzem. To dotyczy linorytów pana Baranowskiego. Największym hitem, który będzie w wejherowskim ratuszu, to otwarcie nowej sali, stałej stali, gdzie możemy zobaczyć historię Wejherowa z okresu międzywojennego. Sala właśnie powstała w hołdzie ludzi, którzy wtedy to miasto urządzali. Mamy parę niespodzianek. Jest to burmistrz, który będzie mówił do mieszkańców. To są odgłosy, które gdzieś się odbywają. Są to zdjęcia multimedialne, które się poruszają. Też będziemy mogli sobie zrobić zdjęcie, które będziemy mogli wysłać na swojego maila. Będą czołgi, będą pojazdy opancerzone, ciężarówki z II wojny światowej, będą rekonstruktorzy, którzy przyjadą tymi pojazdami, którzy znają wszystkie szczegóły techniczne, niuanse tego, żeby można było sobie zajrzeć do środka, zrobić zdjęcie, popytać się o różne szczegóły techniczne. W muzeum będzie bogato i brodato. Będą promocje książek, w tym też promocja na przykład najnowszego zeszytu literackiego grupy Zinc i promocja płyt najnowszej grupy Fukus, na którą serdecznie zapraszamy już o 9:00. Na zewnątrz będzie się prezentował pułk Czarnieckiego, Da Czadu i Ognia. W podziemiach dzieci będą mogły sobie przyprawiać wąsiki, brudeczki, cokolwiek i to będą robić fachowcy, charakteryzatorzy zawodowi. Dużo muzyki, dużo literatury.